Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, dlaczego komunizm ożywia się od czasu do czasu wszędzie, a szczególnie teraz w Ameryce? No bo grupa cwaniaczków, grupa komunistów, która wie, że będzie w budżetówce albo będzie w komitecie centralnym, jest w stanie wydoić resztę społeczeństwa. 10-20-30% pcha to, a 70% pracuje na tych bandytów politycznych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. O filmikach bardzo często zdemonetyzowanych. No, Colorado. Colorado, no to jest te góry skaliste na zachodzie Ameryki w kierunku Pacyfiku. To Colorado jest znane w sumie z narciarstwa. No, dużo tych Rockies, to tam Montana, Utah i tak dalej, ale to jest dalej, bliżej Kalifornii niż tutaj Nowego Jorku. No i jest to stan komunistyczny. Jest to stan, co najmniej politycy opanowali ten konserwatywny stan. No i co oni robią? Oni nieustannie starają się zrobić napad na kasę. Bo jak jeszcze byli mądrzy ludzie w Colorado, no to w 1992 roku zrobili limit. I to były prawa podatnika. Prawa podatnika, czyli zablokowało możliwość wzrostu wydawania pieniędzy. A jak żyją komuniści? No, komuniści zawsze potrzebują wydawać więcej i zawsze potrzebują mieć więcej. I jeżeli nazbierają więcej, no to wydadzą więcej. Nigdy wśród komunistów nie ma tak, że można oszczędzić. No i co się stało w ciągu ostatnich lat? No to się stało, że Colorado było na tyle mądre, że teraz ludzie płacą te podatki, ale państwo, rząd stanowy nie wydaje. No i teraz dostają z powrotem te $800 tak średnio co roku z tych pieniędzy, które zapłacili, no ale komuniści mówią, nie, te pieniądze trzeba wydać. No, szczególnie budżetówka, szczególnie związki zawodowe pracowników państwowych, bo jakaś makabryczna sytuacja w Ameryce jest taka, że związki zawodowe to się zrobiły w instytucjach państwowych. Także za pieniądze podatnika budżetówka może wymagać związkowo swoich stawek pracy. Firmy prywatne już odeszły od tego, pracownicy prywatni zorientowali się, że mogą zarabiać normalnie. Wolny rynek doprowadził do tego, że jest konkurencja na rynku pracy, ludzie przechodzą z jednej pracy do drugiej. Nie ma takiej potrzeby dla związków zawodowych. Związki zawodowe w sumie załatwiły Detroit, gdzie były te Pontiaki, Chevrolety, GMC i tak dalej. To wszystko, dlaczego to zniknęło? Dlaczego Chicago i Detroit jest teraz syf, kiła i mogiła? No dlatego, że związki zawodowe pompowały ciągle stawki i to wszystko padło na pysk. Volkswagen produkuje w Ameryce, no ale na południu, w Stanach z prawem do pracy. Toyota produkuje w Ameryce te hybrydy. I to jest to, co związki zawodowe zrobiły w Ameryce. Robota uciekła do Chin, robota uciekła do innych krajów. No i teraz te związki zawodowe w Colorado, oni jest to nie do zaakceptowania, żeby te pieniądze, które mogliby wydać, nie są wydawane. No i teraz w ramach demokracji, bo to komuniści zawsze mówią, że w ramach demokracji. No, co trzeba zrobić? Trzeba zrobić referendum, trzeba zrobić plebiscyt. No i cwaniacy, których bardzo drażni to, że nie mogą wydać cudzych pieniędzy, chcą zrobić referendum. Ma być taki podatek zmniejszanie. No i oni przedstawiają, że to będzie zmniejszanie podatku. Jak to ma się odbywać? No, w Ameryce, jak się utrzymują miasta, miasteczka, jest podatek katastralny. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli dom jest, powiedzmy, warty 500 tysięcy, no to z tych 500 tysięcy 1% idzie dla miasta.
czyli 5000, każdy musi zapłacić od wartości rynkowej. No tyle tylko, że też w niektórych stanach to jest ta poprawka, jeżeli ktoś kupił dom powiedzmy 30 lat temu za 100 000, no a ktoś dzisiaj kupiłby ten sam dom za 500 000, no to ta osoba, która kupiła za 100 000, niekoniecznie płaci podatek od 500 000, tylko płaci podatek powiedzmy od 250 czy coś takiego, no bo ten wzrost roczny tego właściciela nie może przekraczać też jakichś proporcji. Także że ten 1% nie może wzrastać. No a teraz cwaniacy komuniści właśnie mówią, że ludzie w Colorado oszczędzą przez 10 lat $4600 tylko dlatego, że wyceny i wartości tych domów będą zmniejszone. No ale to brzmi dobrze, no i wszyscy tam przypuszczalnie klaszczą, no pięknie, cudnie i tak dalej. No ale problem jest taki, że jest drugie pytanie w tym referendum, które ludzie będą głosować, że prawodawcy w Colorado będą mogli podnieść ten poziom wydawania o 1/4, że to będzie, oni będą mogli podnieść wydawanie. I tu jest właśnie ta makabra, że jest to tak wszystko zachachmęcone, zagmatwane i oszukane i zrobione, żeby tego podatnika biednego oszukać, że ludzie się nie orientują. Przeczytają jedno, jest to powiedziane, że to ma wszystko sens, no ale niezależne organizacje wyliczyły, że tego podatnika to do 2040 roku, no to będzie podatnika kosztowało $21 miliardów. Colorado to jest jedyny praktycznie rzecz komunistyczny stan. Wszystkie te demokratyczne stany, one nie mają limitu podnoszenia budżetu, a Colorado akurat ma. No i komuniści w Colorado starali się zrobić ten numer już parę razy. Teraz całe te grupy polityczne, społeczne i tak dalej, biznesowe, no zaskarżyły cały ten balot. No balot w sumie no to był ostatniego dnia przed północą zaakceptowany przez demokratów, komunistów, przegłosowali, że właśnie będzie ten plebiscyt. Ostatniej godziny, ostatniego dnia w maju. No i teraz te grupy podatników starają się to zaskarżyć. Przede wszystkim to, że w konstytucji jest napisane, że żaden plebiscyt, żaden balot nie może mieć dwóch pytań, a już szczególnie nie może mieć połączonych jedno z drugim. No bo mądrzy ludzie w Colorado wiedzieli, że jak się zachachmęci wyjątkowo, to ludzie nie będą wiedzieli, na co głosują. No i dlatego lata temu w konstytucji jest napisane jedno pytanie bez żadnego kombinowania. No i teraz jak cwani są komuniści? No widać jak to są cwani. To te pieniądze w sumie każdy chce oszczędzić, ale nauczyciele w Ameryce to 100% to są czerwoni komuniści, socjaliści, marksiści. Narodowe Stowarzyszenie Edukacyjne no to dało z pieniędzy, ze składek amerykańskich nauczycieli 100 tysięcy na to, żeby propagowali w Colorado właśnie ten plebiscyt, że ludzie mają głosować za 3 razy, tak, większe podatki, większe wydawanie i tak dalej. To jest, no i komuniści tłumaczą, że podatnicy narażają tych uczniów, że oni będą jeszcze mniej
umieli, co umieją, tyle tylko, że trzeba pamiętać, normalny człowiek powinien wiedzieć czy pamiętać, to od 2007 do 2021 roku wydawanie na każdego studenta wzrosło o 150 półtora raza, 150%, półtora raza zaczęli wydawać w ciągu, można powiedzieć, 14 lat. No to półtora raza, no to niezła inflacja jest. Uczniów z drugiej strony jest mniej, bo ta panika również zabiła szkolnictwo państwowe, dużo ludzi poszło, przeniosło dzieci do szkół prywatnych i tak dalej. Także, że nauczyciele są w stanie wycisnąć pieniądze z kamienia. No i oni chcą, żeby podnosić te wydawanie na każdego studenta równiutko co roku, co miesiąc. Także tak to jest. Komuniści uwielbiają cudze pieniądze, uwielbiają mieć absolutną władzę, uwielbiają decydować i ustanawiać prawa ostatniego dnia, ostatniej godziny swojej kadencji. Co się dziwić, tak? Nie ma się co dziwić. Czerwone świnie z powieści Orwella, Folwark zwierzęcy, zawsze są czerwonymi świniami. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo, polecasz, dziękuję jeszcze bardziej, nie subskrybujesz, to jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyn o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja, gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych, widzicie w Colorado banda komunistów i to w Denver, no bo komuniści zawsze się osiedlają w tych miastach, tam gdzie jest rząd, naokoło budżetówka zawsze jest, 90% powierzchniowo Colorado to jest konserwatywne, no ale niestety miasto samo w sobie, stolica stanu, rozdaje pieniądze dla tych, którzy dla nich głosują, rozdaje pieniądze dla budżetówki, a wszyscy inni, cała reszta podatników musi płacić. Zdrowia dla normalnych.